Witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale coś, na co wiele osób pewnie czekało, czyli druga seria minifigurek LEGO Świadka Mila Gaming. Tak więc klasycznie będziemy otwierać w tym materiale trzy, kolejne trzy w jeszcze jednym, a w ostatnim materiale ostatnie trzy. Ja jestem LEGO Świadka Mila i zapraszam Was do oglądania. Na saszetce tym razem widnieją kolory bardziej pomarańczowe. Mam napis LEGO Świadka Mila Gaming. Oczywiście seria druga i znak zapytania, czyli nie wiemy, co będzie w środku. Tak więc ja zabieram się za otwieranie trzech saszetek i za chwilę do Was wracam. Jeżeli ktoś nie oglądał pierwszej części tych saszeteczek, pierwszej serii otwierania, to oczywiście Wam przypomnę, że te minifigurki to jest moja wyobraźnia i to ja je wymyślam. Niestety nie da się ich kupić w sklepie. Dobra, widzę pelerynkę. Muszę tutaj uważać. I już więc się tutaj trafiło. Żeby ktoś nie myślał, że ta minifigurka jest cała, można powiedzieć, zrobiona do zestawu. Stworzyłem ją z innych minifigurek, chociaż troszeczkę tak wygląda. Jest to Happy Man. Wiele osób na Batmana mówi Batman. Dlatego jak Batman, smutny Batman, to również musi być też wesoły, więc to jest ta wesoła wersja Batmana, czyli właśnie Happy Man. Tylko sobie złożę jego postać. No i tak prezentuje się nasz Happy Man, nóżki i brzuszek posiada od minifigurki z zestawu impreza na 9-lecie bądź jakąś inną liczbę powstania Ligi Sprawiedliwych. Był taki zestaw z Batman Movie. No, minifigurka nie miała czarnych rękawiczek, ja dałem jej czarne. Ma ona również taki młotek stworzony ze złotej laseczki oraz góra jest z LEGO Chima. Ma też złoto-czarną pelerynkę oraz złoty hełm Batmana i jeden uśmieszek, taki bardzo szczęśliwy, dlatego jest to Happy Man. Ja odkładam go sobie na bok i zabieramy się za drugą minifigurkę. Tak więc ja teraz sobie otworzę drugą figureczkę. O, już wiem, co to jest. W tamtej serii minifigurek była ta postać również w postaci męskiej. Był to Manta Boy. Teraz wylosowała nam się Manta Girl, czyli jakby dziewczęca odmiana tej postaci. Tak ona się prezentuje. Nóżki ma od kola z sezonu Tournament LEGO Ninjago, tego z Chenem i jego wężowymi wojownikami, czarne rączki, żółte dłonie oraz sam strój jest od Sensei Wu z tego sezonu z Mistrzami Czasu oraz poprzedniego z Dnia Umarłych. Ma ona mieczek pasujący do Lloyda, twarzyczka taka bardzo uśmiechnięta, z tyłu nic, no i oczywiście ten sam element manty z LEGO Atlanty. No i przedczas na ostatnią minifigurkę w dzisiejszym materiale. Ciekaw jestem, kim ona będzie. Rozpoznaję tę postać. Jest to niby ptak. Tak go sobie nazwałem. Tylko go teraz poskładam i zaraz Wam o nim opowiem. Tak prezentuje się nasz niby ptak. Nóżki ma z LEGO Chima z tego ostatniego lodowego sezonu. Brzuszek ma z LEGO Ninjago, tych strojów Wu Crew. Jedna rączka jest metalowa, a druga normalna. Tak naprawdę nie jest to ptak, tylko Joker przegrany za ptaka. To w ogóle się nie trzyma kupy. Jedna twarzyczka jest taka uśmiechnięta z zamkniętymi zębami, a druga z otwartymi. Są one bardzo podobne, więc nie wiem czemu dali takie właśnie. Jedna mogła być smutna. No i ta góra też również jest z LEGO Chima, z tego lodowego sezonu, od tej samej postaci chyba. A te skrzydełka posiadam
o ile dobrze pamiętam, z minifigurek Lego, Lego Mini Features. To była seria ta pomarańczowa, ta urodzinowa, gdzie były pomarańczowe podstawki. No i mamy też taką króciutką broń. Ten dół jest z Lego Ninjago Skybound, a góra możemy sobie zobaczyć w prawie każdym zestawie. Tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Wpadajcie na mojego Facebooka pod nazwą Legoshed Kamila i wpadajcie też na drugi kanał, czyli Legoshed Kamila Gaming, który niedawno założyłem. Ma już 2 subskrypcje, no trochę mało, ale postaram się, by było więcej. Tak, na nim nagrywam różnego rodzaju gry, ale figurki Legoshed Kamila Gaming będę nagrywał tutaj. Tak więc ja Wam dziękuję i zobaczymy się w kolejnych materiałach Legoshed Kamila Gaming Mini Features.